Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak włączyć zielone menu, czyli menu serwisowe w Audi A6C7 w MMI MiB2. Wchodzimy sobie w wybór. Następnie wybieramy sterownik 5F. Szukaj. Dobrze. Teraz musimy włączyć dostęp. I przepisujemy hasło S12345. Wykonaj. A następnie adaptacja. Tutaj wybieramy sobie odpowiedni kanał. Jest to to ID02122. Tryb deweloperski. Tu jest wartość zapisana nieaktywne. I musimy teraz zmienić nową wartość na aktywowany. Wykonaj. Nową wartość aktywowany. Zastąpić tak. Sterownik zaakceptował polecenie. Teraz wybrany kanał jest odczytywany ponownie. Ok. No i mamy aktywowany powrót. I powinniśmy mieć już dostęp do menu serwisowego. Ok. Teraz musimy sobie zrestartować nasze MMI. Musimy przytrzymać przycisk menu. Pokrętło oraz prawy górny, jednocześnie udało się, jest restart. I teraz, żeby wejść sobie do menu serwisowego zielonego. Klikamy przycisk radio. A następnie przytrzymujemy przez 6 sekund wstecz oraz dolny lewy. Jednocześnie. Włączyło się nam nasze zielone menu. Tak to wygląda. Czyli aktywowaliśmy w VCDS-ie zielone menu w MIB 2. Tutaj możemy sobie zmienić różne opcje, ale nie radziłbym grzebać za bardzo, bo możemy unieruchomić nasz komputer i może nas to drogo kosztować. Także uważamy, używamy tylko wtedy, kiedy wiemy co mamy zrobić lajkujcie filmy, subskrybujcie kanał i do następnego odcinka pozdro